musimy co zrobić? Zatrzymać się przed sygnalizatorem. A dlaczego to sprzęgło tak późno? Czerwone światło. I teraz zobacz, nie ma czerwonego, jest czerwone, ale zielona strzałka zgasła. Mhm. Czyli musimy poczekać. Jak się pali czerwony ze strzałką, zawsze trzeba się zatrzymać. No tak, bo warunkowy to przejazd na odpowiednich warunkach. Czyli tym podstawowym elementem to jest zatrzymanie na czerwonym świetle, bo dla naszego kierunku ruchu było czerwone światło. Linia zatrzymania wyznaczona, czyli zatrzymujemy się przed linią i dopiero po zatrzymaniu, jak nadal obserwując tą zieloną strzałkę, jak nadal ona się świeci, to wjeżdżamy za sygnalizator i przechodzimy do drugiego warunku, a drugi warunek ustępujemy wszystkim, tak? I tak wygląda prawidłowy przejazd.